Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 26 do 31 wersetu. Mamy tu opisany wielki cud. To nie był przypadek, którego Bóg używa tutaj, aby uwolnić swoich dwóch sług, Pawła i Sylasa, z więzienia w Filipii. Silne trzęsienie ziemi wstrząsnęło budynkiem, bramy się otworzyły, a łańcuchy więźniów spadły. Był to przejaw działania mocy Bożej. Jednakże to nie było jeszcze największym cudem w całym tym znaczeniu, w całym tym wydarzeniu i w całym znaczeniu tego słowa. To znaczy, największym cudem, jeszcze większym cudem, znacznie większym cudem było to, że tego dnia zagubiona osoba zostaje zbawiona na zawsze, na wieczność. Gdy Bóg zainterweniował, uderzyło to strażnika więziennego do głębi. Nie obawiał się już, że zostanie potępiony za niewypełnienie swoich obowiązków, za niedopełnienie swoich obowiązków. Obawiał się raczej tego, że będzie musiał stanąć przed Bogiem ze swoimi grzechami. Dlatego w swojej rozpaczy zawołał: co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedź jest dziś taka sama jak prawie 2000 lat temu. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Bóg dokonuje tego cudu zbawienia na niezliczonych ludziach każdego dnia. Być może jeden z was, którzy tego słuchacie, skorzysta dziś z tego zaproszenia i uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa i przyjdzie z wiarą do Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Dziś wiesz, co masz czynić. W miejsce Chrystusa Cię proszę. Uczyń to i nie zwlekaj. W miejsce Chrystusa Cię proszę. Pojednaj się z Bogiem, bo Bóg nie chce, aby ktokolwiek był zgubiony, ale chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Więc uwierz Pana Jezusa, korzystając z Bożej łaski.